nowa jakość, nowy budynek w samym sercu miasta. Czym to jest dla Pani? Przede wszystkim uwiarygodnienie miasta jako fajnego miejsca do inwestycji, bo inwestycje mają to do siebie, że muszą na siebie zarobić. Jeżeli inwestorzy podejmują decyzje związane z inwestycjami, szczególnie taki jak gdyby konglomerat i budynku zabytkowego i nowoczesnego, świadczy to o tym, że jest na to zapotrzebowanie, a to jest dobra wiadomość dla ludzi. Tego typu inwestycje jeszcze są po tym, co usłyszeliśmy, że jest olbrzymie zainteresowanie tą inwestycją, jeśli chodzi o online. I przede wszystkim jest bardzo duże, jak widać po obecnym, zainteresowanie osób, które przyszły, żeby zobaczyć to miejsce, poczuć ten klimat. Świat przede wszystkim uwiarygadnia na biznesowej mapie, ale również na mapie turystycznej, bo myślę, że Piotrkowska już stała się olbrzymią atrakcją turystyczną w Europie. Wszystko to, co dzieje się wokół tej przestrzeni, czy wewnątrz niej, powoduje, iż zmieniający się krajobraz przyciąga kolejne rzesze osób, a myślę, że o to nam wszystkim chodzi. I biznes, i kultura, i ludzie, którzy wypełniają tą przestrzeń, i łodzianie, i przede wszystkim ci, którzy przybywają do nas też z innych zakątków Polski i świata. Wszystkim jestem dumny z tego, że zespołowo, z całą firmą, z całym zespołem po wielu latach, a ostatnich 3 latach już bardzo wytężonej walki, nazwijmy to, doszliśmy do pierwszego etapu związanego z dopełnieniem o kolejny element of Piotrkowska Center. Dodatkowo 600 nowych miejsc pracy na terenie, 2 nowe restauracje i tak naprawdę kolejny krok milowy w tym, żeby pokazywać, jak można zmieniać te fabryki, których w Łodzi jest po prostu wiele. Jak to jest połączyć stare z nowym? Jaki mieliście koncept, jak wpadliście na ten koncept? Jak chcieliście to zaaranżować, żeby to grało ze sobą? No przede wszystkim zatrudniliśmy architektów, którzy mają tutaj swoją siedzibę. Architekci, pracownia NOW pracuje tutaj, więc miała blisko na budowę. Nie tylko na etapie budowy, ale przede wszystkim jak projektowała, to widziała, co będzie projektować od razu wychodząc codziennie rano, idąc do pracy i wracając. A przede wszystkim kompleksowo podeszliśmy do tematu. Również na etapie projektów konsultowaliśmy pewne elementy z najemcami, którzy tutaj są. I myślę, że byliśmy również otwarci na to, żeby słuchać. I to przyczyniło się do tego, że dzisiaj ten nowy budynek pasuje po prostu do otoczenia, a ten stary jest tylko umyty z zewnątrz, więc klimat OFA nie zniknie. Dzisiaj dzielę z Wami, większość z Wami tutaj takie same emocje, bo zakończenie biura i oddanie biura to oznacza finalizację jednego projektu dla części osób, a dla innych osób też to oznacza rozpoczęcie czegoś nowego. I my właśnie odbieramy tutaj nasze biuro, odebraliśmy wczoraj i chodząc, oglądając puste ściany i wykładziny, przypomniało mi się właśnie uczucie, to ponowne uczucie, które miałem około 10 lat temu, kiedy przyjechałem ze Szwecji do Polski, do Łodzi, żeby właśnie założyć nasze biuro Pizza Portal. Nigdy się nie spodziewałem, że wykładzina może tyle emocji wywołać, ale oglądając naszą, widzieliśmy, że coś nowego się zaczyna. Jak Pani widzi to połączenie starego z nowym? Ja mega cały czas walczę o to, że może powiem coś niepopularnego, że nie każdy zabytek jest do ochrony, nie każdy uda się odtworzyć, ponieważ tak naprawdę po nim już nic nie zostało. A wszystkie kolaże, które łączą właśnie budynki zabytkowe, piękne zabytki, z elementami dobudowanymi obiektów nowoczesnych, ale to musi się zadziać w zmyśle odpowiednim architektonicznym. To jest to, czego myślę, było nie bardzo brakuje, bo dzięki temu moglibyśmy w sposób bardzo, że tak powiem, wizjonerski i przede wszystkim atrakcyjny zabudować te szczerby, które mamy w Bierzejach, które z jednej strony zabytkowy budynek, z drugiej strony ruina albo w ogóle pusta przestrzeń, która jak gdyby czeka na takie wyzwanie, jakiego podjęli się właściciele tej nieruchomości. Za to z całego serca im dziękuję. Ważne są wszystkie inwestycje, które dzieją się, ale te, które łączą właśnie poszanowanie historii, tradycji, kultury z tym, co jest bardzo istotne.
zadziałały potencjał historyczny miasta, a jednocześnie odnawiają przestrzeń, tworząc nowoczesne na najwyższym poziomie warunki do prowadzenia biznesu, tak jak w tym wypadku. Przecież nie tylko, bo są również podobne inwestycje, zaczynają powstawać również dotyczące przestrzeni mieszkań. To by tak się działo jak najwięcej. Co by chciał Pan podarować najemcom poza wysokim standardem, poza pewną technologią, która tu jest pewnie zawarta? Co by chciał im Pan podarować, żeby im się tutaj dobrze pracowało? Wszystkim oferujemy to, że dajemy możliwość współpracy i planowania wspólnych działań, żeby Ostrołęka Center była miejscem przedłużenia ich domu, w znaczeniu spędzamy tak dużo w pracy czasu, że to miejsce też powinno być komfortowo i najemcy już dzisiaj mają możliwość współuczestniczenia w zmianach oraz współuczestniczenia w pomysłach, które się dzieją na Ostrołęce.